skończyła się wasza wspaniała pasa od początku sezonu. Czy pana dziwi, że to właśnie Polonia Warszawa ją przegrała? Nie, no dlaczego? Uważam, że no jak to z pasami bywa, są i dłuższe, i krótsze. W tym momencie mamy akurat taką sytuację, gdzie musimy sobie z tym poradzić i na pewno dla tego zespołu też jest nowe doświadczenie. Będziemy starali się w następnym meczu walczyć o kolejne punkty i zdobywać je. Myślę, że no, to nas nie sparaliżuje. No, tak to jest w sporcie, że dzisiaj przegraliśmy, ale to nie znaczy, że kolejne mecze będą niegrane o stawkę. A jak wyjaśnić to? Którą pasę zoom? Teraz. Dopiero pierwsza porażka, dopiero w szóstej kolejce. No, jak wyjaśnić? Myślę, że do tej pory te mecze, które rozegrał zespół, niektórzy mówią, że są szczęśliwe, niektórzy mówią, że mamy farta. Nie wiem, myślę, że do państwa też należy ta ocena. Oczywiście ja mam swoją i uważam, że zespół zagrał dobre spotkania do tej pory, skutecznej. Na pewno byliśmy zespołem do tej pory, który nie popełniał takich błędów jak dzisiaj i to na pewno nam dzisiaj pokrzyżowało w tym meczu sporo, bo uważam, że za łatwo, szczególnie ta pierwsza bramka, która padła, no trochę ustawiła to spotkanie i to było za łatwo dla mnie, za prosto daliśmy przeciwnikowi tą bramkę sobie strzelić. Polonia przerwała wam tą niesamowitą pasę bez porażki od początku sezonu. Dlaczego właśnie dzisiaj, dlaczego właśnie z Polonii? No ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu Polonia strzeliła 3 bramki, my jedną. No, wydaje mi się, że w przekroju spotkania to my za mało sobie stworzyliśmy z sytuacji stuprocentowych i to chyba zadecydowało. W poniedziałek rozegraliście ciężki mecz, graliście też dzisiaj w piątek, a więc kilka dni tylko na odpoczynek, a zaczęliście jakbyście mieli full sił, bo wyszliście jednak bardzo, bardzo odważnie. To was jednak nie zgubiło w dalszej części, z perspektywy dalszej części spotkania? No na pewno nie. Nie lubię takiego gadania, że jak ktoś gra raz na jakiś czas jeden mecz, przypuśćmy co 3-4 dni i mówi, że jest zmęczony. Po to jest okres przygotowawczy, żeby być przygotowanym do rozgrywek i na pewno nie mieliśmy z tym problemu. Co teraz dalej z Widzewem? Jak przyjmiecie tą pierwszą porażkę w sezonie? Wszyscy się spodziewali, że ich będzie dużo, dużo więcej. Ta jest pierwsza. Kamil Kosowski rzucił taką klątwę, że no, Widzew gra za dobrze i że on czeka na was tam na dole tabeli. No to się okaże. To jest dopiero szósta kolejka. Jak zareaguje Widzew? Powiem tak, nie możemy zwariować na pewno. Wiemy, na co nas stać. To jest pierwsza porażka w sezonie i zrobimy wszystko, żeby w kolejnych meczach zdobywać punkty.